opłacalność bydła mlecznego bardzo spadła, podjąłem decyzję, żeby przejść na bydło mięsne i myślę, że to jest dobra decyzja, bo obsługa przy bydle mlecznym jest dużo większa, bardziej kosztowna, a przy bydle mięsnym no, nie ma takich kosztów i ten zysk końcowy jest dużo lepszy niż przy bydle mlecznym. Bydło mięsne nie jest bydłem wymagającym, jeżeli chodzi o budynki. Nie musi mieć ciepłych zabudowań, szczelnych. Jest bardzo wytrzymałe na trudne warunki. To jest bydło, które lepiej nawet się czuje w takich luźnych, tak jak w moim przypadku, wiatach, takich oborach, gdyż jest świeże powietrze, czyste i po prostu no, lepsze są przyrosty. Nawet wymienia krów i tak dalej. Przy bydle mięsnym karmimy co drugi dzień. Też nie ma potrzeby takiej regularności. Ważne, żeby miały stały dostęp do paszy. Koryta są pojemne. Nakładziemy paszy TMR na dwa dni. W przypadku, gdy są upalne dni latem, no to jednak codziennie karmimy z tego względu, żeby pasza się nie zagrzewała. Ale poza tym karmimy co drugi dzień i ta obsługa jest wygodniejsza. Stawiam teraz wiatę na 400 sztuk bydła, gdyż no, rozwinięcie tej produkcji, moim zdaniem, przy obrocie większą skalą, no jest większy zysk i po prostu to przynosi większy dochód dla gospodarstwa. No i w tym kierunku też idę.